Wieczór bardzo. Wieczór bardzo. Czy pan po norwesku będzie mówić, czy po polsku? Nie, po polsku. Oczywiście jestem w Polsce. Tak. Będę rozmawiał językiem narodowym. Jakiej drużynie teraz występujesz, kolego? W Interplastiku od 7 meczy i mam nadzieję, że to wszystko pójdzie w dobrą stronę. Ale w taką dobrą, jak szło w Sporcie Północnym, czy jak to wygląda? To jest pierwsza liga z aspiracjami, opowiedz coś o nich. Znaczy, mam nadzieję, że to wszystko pójdzie w dobrą stronę. Wcześniej grałem w Prądzie i też poszło wszystko w dobrą stronę. Zajęliśmy tam drugie miejsce. Tak. Tutaj są też fajni chłopacy i też można coś osiągnąć i iść w dobrą stronę. Są pieniądze, jest transfer, jak to wygląda? Są pieniądze, jest granie, proste. No. Dobrze się dogadujemy z chłopakami, także najważniejsze jest na boisku dobra zabawa. I... Ale punktów macie sporo już? Tak to wygląda. Bo widzę, że tu każdy z każdym traci punkty, tak naprawdę liga jest wyrównana i nie ma co liczyć na jakieś tam potyczki. Trzeba wszystko wygrywać do przodu. A te małe dzieciaczki przychodzą ci podglądać, które trenujesz, czy nie? Nie wiedzą pewnie. Że... Nie wiedzą, że tak naprawdę gram tutaj. Chcę, żeby się trochę pouczyli. To jest tak naprawdę 2009 rocznik. I... To fan, tylko fan. Tam. Tylko fan, tak naprawdę. Dobra, to powiedz, kogo pozdrawiasz. Kogo pozdrawiam? Cały PL3, ciebie, okay. Mateusza i swoją drużynę. Super, dzięki. Dzięki.